Zbliżamy się do zaprzyjaźnionej budowy budynku, prawdopodobnie jednorodzinnego, który w tej oto pięknej okolicy powstaje. Ciekawe bardzo, co tam powstanie. Zobaczmy. Nie widzieliśmy przez 3 tygodnie. Zobaczmy, co tam się ciekawego wydarzyło i co się zmieniło. Siatka już jest kompletna, nie jest zasłonięta, więc widać, co tam się dzieje. Na razie nic. Wyrósł do poziomu posadzki parteru, to znaczy widać wylaną płytę i na górze budynek, jak widać, jest niepodpiwniczony. Rozwiązanie najlepsze, najtańsze, nikogo na budowie nie ma. O tej godzinie to już tu mnóstwo osób powinno być, ale nie ma. To ciekawe, prawdopodobnie trwa przerwa w pracach. Beton, jak wiadomo, wiąże 28 dni, potrzebuje 14 dni do tego, żeby nabrać połowę wytrzymałości. Wówczas dalsze prace można prowadzić. Tym niemniej chwilowo żadne prace tutaj się nie odbywają, nie wiadomo dlaczego. Sterczą zbrojenia słupów żelbetowych, które będą konstrukcje. Widać w płycie wyprowadzone prawdopodobnie przyłącza kanalizacyjne, takie ładne, szerokie rurki. Zobaczymy, co tam z tego będzie. Tablica już nie leży w błocie przy baraczu, ale jest odpowiednio tutaj wykonana. Odpowiednim niezmywalnym markerem są wykonane wszystkie napisy. Można odczytać, co to jest za budowa. Budynek mieszkalny jednorodzinny. O, jednorodzinny jednak, i to z garażem. Tak, zaznaczone, że z garażem. Już chyba opisywałem moją przygodę z garażem w Bryle. Inwestor jest podany, wykonawca, projektant. Nie znam projektanta. O, wszystkie informacje, jakie powinno się podać, są. I teraz czekamy, co tam dalej z tego wykiełkuje, co wyrośnie i co pięknego wzbogaci tutaj okolice. Jaka tu nowa perła architektury się pojawi. Jest to bardzo ciekawe, jak widać. To jest sama przepiękna zabudowa. Piękna okolica. Jestem bardzo ciekaw, co tutaj wyrośnie, co wykiełkuje.